Pasterskie słowo. Liturgia Niedzieli Trójcy Przenajświętszej obfituje w konkretne wezwania do oddania należnej czci Trójjedynemu Bogu. Słyszymy te wezwania zwłaszcza w tekstach poprzedzających lekturę Bożego Słowa. Antyfoną na wejście Kościół zwraca się do nas. Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie. W modlitwie dnia prosimy Boga o wsparcie, abyśmy wyznając prawdziwą wiarę, uznawali wieczną chwałę Trójcy i uwielbiali jedność osób Bożych w potędze ich działania. W obydwu tekstach są nam wskazane zasadnicze motywy, czyli racje uwielbiania Boga. Mowa jest o misterium Trójjedynego i mowa jest o Jego działaniu. Treść misterium Trójjedynego Boga przybliża szerzej prefacja. Panie Ojcze Święty, Wszechmogący Wieczny Boże, Ty z jednorodzonym Synem Twoim i Duchem Świętym, jednym jesteś Bogiem, jednym jesteś Panem. Nie przez jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną naturę. Tak, iż wyznając prawdziwe i wiekuiste bóstwo, wielbimy odrębność osób, jedność w istocie i równość w majestacie. Wyraźnie szerzej wskazuje się na dzieło Trójjedynego Boga, Jego miłosierdzie i najróżniejsze, a zarazem zasadnicze przejawy Jego łaskawości. Fragment Księgi Rodzaju i słowa psalmisty uświadamiają nam, jak od samego początku ziemia jest pełna łaski Pana i jak wielkiej łaskawości dostąpił naród Izraela. Stąd i wezwanie, które nie traci na znaczeniu przez wszystkie wieki i jest i dziś bardzo aktualne. Poznaj dzisiaj i rozważ w swym sercu, że Pan jest Bogiem, a na niebie wysoko i na ziemi nisko nie ma innego. Słyszymy też, że w okazywaniu Bogu czci nie chodzi o jakieś wzniosłe deklaracje, lecz konkret posłuszeństwa Bogu, uległości wobec Boga. Strzeż Jego praw i nakazów, które ja dziś polecam Tobie pełnić, aby dobrze Ci się wiodło i Twym synom po Tobie, byś przedłużył swe dni na ziemi. O wielkim bogactwie łaskawości Boga względem nas, uczniów Chrystusa, mówi święty Paweł apostoł w odczytywanym dziś fragmencie jego listu do Rzymian. Słyszymy o łasce dzieciństwa Bożego, łasce przybrania za synów i łasce bycia dziedzicami Boga. Ten stan bogatego obdarowania oznacza dla nas wolność i pokój serca, możliwość zwracania się do Boga, Abba, Ojcze, a także możliwość wspólnego udziału w chwale Boga pod warunkiem, że prowadzi nas Duch Boży i żywa jest nasza więź z Chrystusem, aż po współcierpienie z Nim. Tak okazuje się, że całe bogactwo łaski dla nas jest dziełem Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dlatego Kościół woła dziś przed Ewangelią we wszystkich świątyniach na świecie: chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, Bogu, który jest i który był i który przychodzi. Natomiast dzisiejsza Ewangelia, końcowe słowa z Ewangelii Mateusza, odnoszą nas do rozesłania apostołów przez zmartwychwstałego Pana. Apostołowie doświadczają Jego obecności i oddają Mu pokłon. Wtedy Jezus zbliżył się do nich. Prosty komunikat, a jakże istotne wskazanie. Nasze oddanie należnej Bogu czci sprawia, że Bóg zbliża się do nas i dowiadujemy się, jakiej czci Trójjedyny Bóg oczekuje od nas najbardziej. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Bóg oczekuje od nas,
że Jego chwałę i majestat, niepojęte misterium, łaskawość i miłosierdzie ogłosimy światu. Więcej, że rodzajowi ludzkiemu przekażemy udział w tej bogatej rzeczywistości Królestwa Bożego na ziemi. Spodziewa się też, że sami ulegli Jego Słowu, wprowadzimy innych na ścieżki wypełniania woli Bożej. Komunikat Jezusa jest nader czytelny. Wszystkie narody, uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem. W ten sposób dzisiejsza uroczystość Trójcy Przenajświętszej wzywa nas i motywuje do podjęcia na nowo życia na większą chwałę Bogu, na chwałę Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chodzi o życie w posłuszeństwie Bogu i wielkie zaangażowanie w dzieło zbawienia rodzaju ludzkiego, którego podstawą jest przeżywanie na co dzień stałej obecności i mocy Boga pośród nas. Zapewnia nas Pan, a oto ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pasterskie słowo biskupa Andrzeja Czai tylko w Radiu Plus. W każdą sobotę o 19:45. Powtórka w niedzielę o 9:45.